Dzień dobry. Witamy w muzeum na pierwszym spotkaniu warsztatów muzealnych wielkanocnych. Dzisiaj będziemy wykonywać baranki z masła z tradycyjnej drewnianej formy. Potrzebne materiały to masło, drewniana forma, pieprz w ziarnach i listki małe bukszpanu na uszy i ogonek naszego baranka. Formę drewnianą przed użyciem należy wyparzyć, wystudzić i zamoczyć w zimnej wodzie. Dzięki zamoczeniu w zimnej wodzie nasz baranek powinien w miarę łatwo wychodzić z formy. Masło nie może być zmrożone, musi być plastyczne, nie może też być takie mięciutkie i lekko się smarować, dlatego że ten baran wtedy nam utknie w naszej formie. Staramy się docisnąć jak najdokładniej masło w formie. Nadwyżki nam mogą wyjść bokami, to w niczym nie przeszkadza. Nie dopychamy z górką masła do formy, dlatego że zawsze później możemy go dołożyć. Łączymy od góry baranka, tak żeby bolce weszły w odpowiednie miejsca i od góry w stronę otworu dociskamy. I dopychamy resztę potrzebnego masła. Jeżeli mamy zamiar przenosić baranka, dobrze jest wcześniej uszykować sobie karteczkę, może nawet być wycięta z masła, żeby baran nam się nie lepił do podstawy. Dociskamy tak, żeby masło wychodziło. I wyciągamy. Nie rozrywamy od razu całej formy. Staramy się ją powoli rozdzielać. Nasz baranek wyszedł. Drobne zabiegi kosmetyczne, jak upudrowanie noska. Montujemy mu oczy. Uszka. I ogonek. A na koniec czerwoną wstążeczkę. To jest chyba najszybszy z baranków, jakie będziemy Wam prezentować. Powodzenia!